Siema, witamy wszystkich oglądaczy naszych. Idziemy z Anią przez las. Trafił się taki ślimur. Bez domku. Ania mówi, że to brzydal jest. No, taki brzydki. Bo ślimak się kojarzy zawsze z domkiem, nie? Z muszelką. A ten to brzydal jakiś. A patrz, jakie ma różki wielkie. No rzeczywiście. Jednak ta muszelka to robi taki kurczę, nie wiem jak to nazwać. Jak to nazwać, Aniu? Muszelka robi ślimaka ślimakiem, bo ma domek, a to jest ślimak. Ślimak bez domku. Bez domku, bezdomny. Bezdomny ślimak. A patrz jak on się zwija. Nawrót. Teraz no. Bardzo ich nie lubią na ogródkach, bo podobno zjadają truskawki i tam takie różne. No, każde uprawy, nie? No. Jeszcze z innego ujęcia go pokorzymy. Czekaj, z takiego, Aniu. Czekaj. O! Zrobił nawrót i sunie do trawy. Trzeba się posilić, nie? Czas na podwieczorek. Nie wiem, jak to się to nazywa. Pomór chyba. Pomór czy pomór. No ale jest. Taki nieładny, no. Niesympatyczny. Poszedł w trawę. Jeszcze nie. Nawet dość szybko się przemieszcza, nie? No, ale długi jest. Z 10 centów ma? No. Choć tak będzie. Dobrze, Aniu, lecimy dalej. Na razie wszystko. Jak zwykle pozdrowionka dla was, kochani. I siema. Do następnego razu.